Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie ze smerfami i złotym drzewem. Smerfy przygotowują się do ważnego wiosennego święta, które zapewni urodzaj, dobrobyt po długiej zimie i nieudanych kończących się zbiorach. Nastanie czas radości, bo w końcu przyroda się ożywia i w końcu wszystko wróci do normy. Smerfy będą miały dużo różnorodnych rzeczy do jedzenia. I znowu będą mogły uzupełnić zapasy. No niestety w czasie tego święta dochodzi do małego wypadku. Jest pierwsza wiosenna burza, która nieszczęśliwie uderza w magiczne drzewo, które jest bardzo ważne w rytuale, w święcie. I to sprawia, że jeden ze smerfów jest przekonany, że zacznie się czas nieszczęść. No i niestety inni to podchwytują i zauważają, że ciągle wszystkich spotykają różnorodne nieszczęścia. Poszukują sposobów na to, w jaki sposób uniknąć tego nieszczęścia. Smerfy i złote drzewo to świetny komiks pozwalający nam na poruszenie tematu zabobonności, pokazania, jak wiara w różnorodne rzeczy może wykreować naszą rzeczywistość. Polecam i do zobaczenia.